Hejka, cześć! Postanowiłam, że dzisiaj nagram vloga. Znowu wyszła mała przerwa, troszeczkę mnie tutaj nie było, ale tak. Tak, 2 tygodnie temu już, no niecałe, miałam zjazd na kurs nauczycielski i wtedy też nie myślałam za bardzo o nagrywaniu, bo stresowałam się egzaminami. Chciałam wypaść jakby jak najlepiej, żeby mi się udało w ogóle je zdać i tak dalej. No, to był stresik, powiem Wam, jak na sesji końcowej na studiach, tak? Tak się czułam, ale udało się, wszystkie egzaminy zdałam pozytywnie i mogę powiedzieć, że jestem już oficjalnie certyfikowaną nauczycielką jogi, tak? Skończyłam 200 godzin kursu i mogę teraz nauczać yin, winyasy i asztangi. Bardzo się cieszę, bo spełniłam swoje marzenie, swój cel i teraz mogę się spełniać zawodowo, tak? No, także to był taki czas, gdzie miałam fokus tylko na naukę, na egzaminy, bo było tego naprawdę sporo, ale też nie chcę się za dużo rozgadywać, bo chciałabym nagrać osobny film o tym, jak wyglądała moja droga do zostania nauczycielką jogi, jak zostać nauczycielem i tak dalej. No, także to już będzie osobny temat. No i później po tych egzaminach też jakoś tak już chciałam dać sobie wtedy na luz, odpocząć od nauki, odstresować się. Także też jakoś mi nie było po drodze z tym nagrywaniem. No, teraz majówka się skończyła. Ogólnie pogoda była taka sobie w tą majówkę. Miałam trochę planów, większość w sumie mi nie wyszło, nie wypaliło. No, dzisiaj też widzę, że jest pochmurno, ale dzisiaj mam plany, tak, mam plany. Po pierwsze, ważna rzecz, mam dzisiaj comiesięczną wizytę u lekarza i mam taką cichą nadzieję, że w końcu dowiem się, jaką płeć będzie miała Zizia. Bo mnie bardzo ciekawi. I powiem Wam tak, że są takie dwie opcje, nad którymi myślałam, jeśli chodzi o jakby przekazanie płci dziecka. Czy, tak? Tak? I pierwsza opcja to jest niespodzianka dla mnie i narzeczonego, przebicie na przykład balona, czy torcik w środku z kolorem różowym lub niebieskim. To jest pierwsza opcja. Przyjęcie i tak będę robić. Ale druga opcja jest taka, że jeśli dzisiaj się dowiem, bo może być widać to na USG, dużo osób też mówiło, że na przykład jeśli dowiedziały się, że będzie chłopiec, to i tak się domyślały po zdjęciach USG, tak? Więc jeśli dzisiaj się dowiem, jakoś przypadkiem czy coś, w sumie z drugiej strony właśnie mnie korci, że może ja bym się dowiedziała i nawet trochę chcę, bo na początku zakładałam, że nie, ja chcę mieć taką niespodziankę, ale teraz pomyślałam, że ja się mogę dowiedzieć, bo już tak mamy dzisiaj, równo zaczął się 20 tydzień, jest równo połowa ciąży, tak? 4,5 miesiąca. Ja już tak się nie mogę doczekać, żeby poznać tą płeć. Będę się cieszyć na dziewczynkę, na chłopca, ale i też nie mam przeczuć za bardzo, naprawdę. Ale chcę się dowiedzieć, bardzo mnie to ciekawi, myślę, że to jest naturalne. No, że ja jak się dzisiaj dowiem na tej wizycie, no to i tak zrobię przyjęcie, baby shower. Tylko, że ja będę jedynie wiedzieć, będzie to niespodzianka, chciałabym zobaczyć bardzo reakcję mojego Arka i całej rodzinki, zrobić taką niespodziankę właśnie w tematyce baby shower, no. Także są dwie opcje na przyjęcie. Zobaczymy, czy ja będę wiedziała, czy nie. No, tak. Także to i jeszcze wcześniej, pewnie pojadę wcześniej na miasto. Chciałabym zajrzeć do Lumpeksów teraz po majówce. Tak, coś może uda mi się kupić. No, o, jeszcze Wam wspomnę. Ostatnio, co roku wiosną mam straszny problem ze skórą dłoni. Zawsze mam tutaj czerwoną wysypkę i te dłonie wyglądają okropnie. Chodziłam już po różnych dermatologach i nigdy nie dostałam żadnej konkretnej diagnozy, bo usłyszałam, że to może być alergia, ale też nie wiadomo na co, nie ma konkretnej przyczyny, tak? No i ja sama musiałam pobawić się trochę w detektywa i wyszukałam w internecie, tak? Patrząc na to, jak moja ręka wygląda na zdjęcia i różne opisy. I najbardziej mi to pasuje do przewlekłego, atopowego zapalenia skóry, która właśnie jest nasilone szczególnie wiosną, bo w sumie moja ta wysypka nie jest tylko wiosną, ale wiosną i latem jest szczególnie uciążliwa, tak? I powiem Wam, że kupiłam sobie ostatnio w sumie tydzień temu kremik Bepanthen. On jest właśnie dla niemowląt i na atopowe zapalenie skóry też jest dedykowany. I powiem Wam, że już mi się właśnie zaczął robić okropny stan na tej dłoni. Była cała czerwona i stosuję od tygodnia, tak? 2 razy dziennie, rano i wieczorem ten kremik i moje dłonie wyglądają praktycznie normalnie i się nie drapie. To jest
Niebo a ziemia. Także no, przyniósł mi ulgę, bo już się też bałam, bo teraz w ciąży też. Przechodziłam właśnie na Wielkanoc przez takie przeziębienie, bolało mnie gardło, miałam katar. Później też nie wiem, jak byłam właśnie na egzaminach, powiem wam, to trwało jeden dzień, pierwszego dnia. Mi się wydawało, że to jest katar alergiczny. Po prostu lało mi się z nosa, tu mnie w nosie łaskotało, co chwilę kichałam. Ciężko było się nawet skupić właśnie na tych egzaminach i w ogóle. No i poszłam też do apteki, no ale pani mi nie mogła nic za bardzo polecić, nawet na katar alergiczny, no bo w ciąży nie można brać praktycznie żadnych leków, chyba że jakieś naturalne, ziołowe, które za bardzo pewnie i tak nic nie pomogą, także jakoś to mi przeszło na szczęście. No. Także tak, ja już się ogarnęłam, zrobiłam sobie delikatny makijaż, jak dzisiaj wyjątkowo. Mamy godzinę dopiero 7:36. W ogóle powiem tak, dzisiaj, od jakiegoś tygodnia tak mi się przestawił zegar biologiczny wiosenny, że ja już budzę się po prostu ze wschodem słońca. Jest jasno i ja się budzę. I dzisiaj wstałam, uwaga, o 4:59, patrzyłam na telefon. Zawsze jest tak, że narzeczony budzi się wcześniej do pracy, zbiera się, je śniadanko, a jeszcze wtedy sobie smacznie śpię, tak? A dzisiaj ja wstałam przed budzikiem mojego Arka. Towarzyszyłam mu przy śniadanku, bo ja jeszcze w sumie nie byłam głodna, dopiero zaraz będziemy sobie coś jeść. Pomogłam mu zrobić lunch, kanapki, tak, do pracy. Ale jest tego plus, bo czuję, że dzień jest taki długi, ten poranek. Ogólnie ja lubię poranki, to jest taki wolny czas. Lubię sobie wtedy zrobić na przykład medytację czy coś. Ale tak, i dzisiaj wstałam bardzo rano. Ale też, jeśli wstaję rano, to zazwyczaj już 19:30, 20, to już jestem totalnie senna i po 20 zasypiam. Tak. Także nie wiem, czy lepiej właśnie wcześniej wstawać, czy wcześniej się kłaść, ale ciężko mi teraz będzie jakoś to zmienić, bo ja naprawdę mam zimą, nie potrafię wcześniej wstać, śpię dłużej, a wiosną zazwyczaj właśnie bardzo rano się budzę już automatycznie i później nie mogę spać, muszę coś robić, krzątać się po domu. No, dobra. Dosyć długi wyszedł mi ten wstęp. Dawno tutaj nie gadałam, kochani, i rozgadałam się troszeczkę. Teraz będę robić właśnie śniadanie, ogarniać się, zbierać. Jeszcze chciałabym coś poplanować, zaplanować urodzinki, bo mamy ja i Arek w maju, już niedługo, tak? Dobra, już nie przedłużam, już nie gadam. Do zobaczenia potem. Jestem z powrotem, mam jeszcze chwilkę czasu, także pomyślałam, że ogarnę porządki w szafie, bo chcę sobie zrobić zakupy, sporo ubrań już się nie mieszczę, więc chciałabym wszystko pomierzyć, zostawić rzeczy, które są na mnie jeszcze dobre, no a resztę spakować gdzieś tam do pudła czy do jakiejś torby i niech czekają na za rok, no bo już w to lato raczej brzuszek mniejszy nie będzie, tylko większy. Także trzeba troszeczkę wymienić garderobę. Chciałabym też kupić sobie jakieś nowe ubranka. No ale najpierw porządki. Trzeba troszeczkę pozbyć się starych i zrobić miejsce w szafie, tak? I tak, już wam pokazuję. Tutaj przejeżdżałam i większość gór, czy tam bluzy, koszulki zostawiłam, bo się w nie mieszczę. Ze spodni zostały mi tylko dosłownie 3 lub 4 pary leginsów. Wszystkie inne spodnie są za małe. No i tutaj z tej szafy w sumie większość rzeczy mi zostało, bo raczej zawsze sukienki kupuję luźne, rozszerzone. Także myślę, że są ok. No i tu już mam poskładane wszystkie spodnie, które są za ciasne. I muszę je tutaj upchać. Naszykowałam już sobie torby. I jeszcze znalazłam kilka rzeczy. Tutaj do zmierzenia mam. Bo sobie odłożyłam letnie z tamtego roku, z tamtego sezonu. No, opowiem wam, że ta mi się podoba i jest naprawdę wygodna. Ona jest Shein i mam takie 3 falbanki, że ładnie się układa, myślę.
Okej, okay, jestem z powrotem. Powiem wam, że teraz już tak po wieczór jestem dosyć zmęczona i tak teraz leżałam sobie głównie w łóżku, już zrobiłam się nawet trochę senna. Ale chciałabym wam pokazać, co dzisiaj udało mi się kupić w lumpeksach. W sumie byłam w trzech, tak? Bo chcę zrobić jeszcze dzisiaj pranie i wyczyścić buty. Dobra, zaczniemy sobie może od butów. Kupiłam cztery pary. Pierwsze są to takie dziecięce, różowe Wansy. Tak wyglądają. No słodkie, różowe dla dziewczynki. Tak, także tutaj mamy takie. I kupiłam jeszcze inne Wansy. Tylko już dla dorosłych. Muszę je na pewno wyczyścić tutaj te boki. Ale stąd mają ok, tylko właśnie są do umycia. Lecimy dalej. Tu mam buty z Nike. Takie. To są chyba free run, tak, do biegania. To też trzeba totalnie umyć. W sensie zauważyłam, że często ludzie nie biorą butów, bo właśnie są brudne. Ja widzę często w butach, które po prostu da się wyczyścić potencjał. Że one nie są zniszczone, tylko szczotka i lecimy. I szczotka właśnie i pasta do zębów wybiela ślicznie te boki podeszwy, tak? Dobra. Teraz ubranka. Tutaj taka bluza. Podsunę się może. Bordowa bluza, co kupiłam mojemu Markowi. Znaczy, no musi zmierzyć, tak, ale... No. Tutaj sukieneczka. Taka. Co my mamy dalej? O. Dobra. Tutaj mamy taką bluzę, bardzo mi się spodobała, że pokazuję. Z motywem króla lwa. No jest damska ogólnie. Nie wiem, jaki to jest rozmiar XS. Nie wiem, czy sobie ją zostawię, zmierzę, ale spodobała mi się, urocza jest taka i niezniszczona w ogóle. Czy będzie na sprzedaż, czy nie, to się okaże. I ostatnia rzecz, to jest też słodkie takie, że tu zapnę. A w sumie tu można zrobić z tego taki komplecik dziecko i mama, bo mam też bluzę z króla lwa właśnie, o. Taką też ładna, jest malutka, na 60-62, tak, czyli na 0,3 miesiące. Dobra kochani, to by było na tyle, ja teraz mam trochę pracy, żeby to wszystko ogarnąć i wyczyścić. Okej, okay. Witajcie drugiego dnia. Wyszłam sobie teraz na zewnątrz, wziąłam statyw, telefon. Powiem tak, mam dzisiaj naprawdę taki zły dzień, gorszy dzień. Jak wszystko jest źle, to już jest totalnie źle, bo jak odkurzałam, pomyślałam, no porobię coś, nie będę siedziała i tylko się smuciła. Tak, myślała o życiu. Wzięłam się za odkurzenie i wyrywałam kabel z ładowarki z telefonu i ją zepsułam znowu i no, dobrze, że Arek mi po drodze kupił nowo, bo ja już rozpaczałam z takich głupich powodów, ale ja jak mam właśnie taki dzień, to każdy powód jest dobry, żeby się smucić. O, kot do mnie idzie. Chodź. No, także sobie nagrywamy. Wyszłam trochę... Kłębuch. Wyszłam trochę na świeże powietrze. No, też tak, żeby jakoś troszeczkę się dotlenić i też oderwać, tak, od siedzenia w domu, bo to mi nie służy totalnie. Mam ze sobą te paczki. Oj. Zaraz będę szła, bo spakowałam dwie paczki. W sumie muszę iść na paczkomat, może do sklepu pójdę. I tak kot tam chodzi w tle, zerka. Tak, wczoraj byłam zmęczona, już tylko wam nagrałam na szybko haul z lumpeksu. Dzisiaj wam jeszcze pokażę roślinki, które niedawno sobie kupiłam. Tylko jutro musimy kupić ładne osłonki i doniczki, żeby je przesadzić. Ogólnie jutro jest sobota. Mój Arek ma wolne, także ja już mam plany na zakupy. Że wspólnie się wybierzemy, bo sama średnio lubię chodzić po sklepach. Ale dzisiaj pogoda jest spoko naprawdę. Powiem wam, że już można
zacząć pikniki, czyli moją ulubioną rzecz, przesiadywanie właśnie gdzieś tam w cieniu na kocyku. No, tak. Zdecydowanie też powoli myślę o planach na urodzinki nasze, bo oboje mamy w maju za ponad. Ja mam 13, a Arek ma 18, no to za ponad tydzień, tak? No i co jeszcze? A właśnie, nie mówiłam wam w sumie nic o tym, jak tam wczoraj. Tak, wczoraj byłam też u lekarza, z Lidią wszystko w porządku, wszystko dobrze. Aczkolwiek powiem wam, że wyszłam z tej wizyty, ogólnie byłam troszeczkę taka zestresowana. Jakby bardzo się ciekawię, bo wczoraj zaczął mi się 20 tydzień i wiem, że bardzo złe jest porównywanie się, że ktoś się dowiedział w 12, 13 i mu się potwierdziło, już była taka płeć. Wiem, że to nie jest dobre i nie można się porównywać, bo dziecko może się różnie ułożyć. Ale no powiem wam, nic nie było wiadomo po wizycie nadal. Ja już się nastawiłam, że może w końcu się dowiem. W sensie to jest tak, że ja nie mam żadnych za bardzo przeczuć. Ja też za bardzo nie nastawiam się na żadną płeć, w sensie, aby dziecko było zdrowe. Ale ja chcę po prostu wiedzieć. Po prostu wiedzieć, bo to jest taka ciekawość. I ja już bym chciała oglądać sobie jakieś rzeczy, chociażby zapisywać, tak? Mieć pomysł na wyprawkę. No wiecie, o co chodzi, już jest połówka. A ja nadal nie wiem, ale zobaczymy. No i właśnie wyszłam z tej wizyty. I byłam jakaś taka troszeczkę zawiedziona, że jednak nic nadal nie wiem. Nie wiem. Takie miałam jakieś uczucia w sobie, że trochę no szkoda, że nadal muszę czekać, ale za tydzień mam mieć jeszcze wizytę. No bo właśnie jakoś tak się dzisiaj ułożyła, że nie można było na USG zrobić wszystkich wymiarów, a to już będą połówkowe. I za tydzień mam mieć wizytę. Liczę, że może coś, a jak nie, to dopiero później mam w czerwcu. Także zobaczymy. Na razie nie planuję baby shower, w sensie daty. No, bo ja sama nic nie wiem. No. Chyba tyle. Nie wiem, czy jeszcze mogłabym coś wam opowiedzieć. Generalnie mam teraz taki ciężki jakoś czas. Im dalej w las w sumie z ciążą, tym czuję więcej lęku, że coś pójdzie nie tak. W gruncie rzeczy powiem wam, czemu nie. Ja mam skierowanie na cesarskie cięcie ze względów psychiatrycznych, tak? Ale teraz zaczęły mi się nasilać takie lęki, że coś pójdzie nie tak. Nie wiem, czy w szpitalu to zakwestionują, czy... No nie wiem, ja nie wyobrażam sobie rodzić naturalnie. I od razu czuję... Ja mam właśnie stwierdzoną takofobię i ja od razu czuję taki lęk, że płaczę, naprawdę, więc... Totalnie się wszystkiego boję, chociaż z drugiej strony już chcę mieć tutaj dziecko, tak? Nie w brzuszku, tylko w ramionach i no... Nie wiem, mam ostatnio dużo różnych przemyśleń w głowie i tak sobie myślę, że powinnam się bardziej czymś zająć, tyle nie myśleć, bo im więcej myślę i analizuję, tym gorzej jakby dla mnie, bo za bardzo sobie zaprzątam głowę rzeczami, na które nie mam wpływu. O tak, no. Dobra, to by było na tyle póki co. Ja wybiorę się na mały spacer właśnie do paczkomatu teraz. Mam moje nowe roślinki. Tutaj palma, tak, bo tamta mi umarła trochę. Coś takiego, sprawdzę nazwy, to wam powiem, jakie są konkretnie rośliny. Wszystkie są zielone, takie liściaste, niekwitnące. O.